No i tak to mamy teraz takie wyjątkowe czasy, bo pierwszy, XXI wiek, nie co dzień mamy, a teraz mamy, a kiedyś nie było. I to się tak te czasy no pozmieniały, taki dobrobyt nam wszedł na rynek, no i nawet do podstolic. Taki dobrobyt nam wszedł, że kiedyś to sama biedota była, a teraz nie ma biedoty w ogóle. Teraz są bogate i średnie, a my to raczej nie wiem, do jakich się tu zaliczamy. Bo ja były jeszcze te PGR-y, to były wtedy opieka społeczna, była taka instytucja, no i jedne pomagali ludziom, i drugie pomagali, i tak każdy się troszczył o tego biednego człowieka, a teraz jakoś chyba tych biednych nie ma, bo nie ma kto się troszczy, PGR-y nie ma. Opieka, no to w sumie też, no, nie wiem, no, co na ten temat powiedzieć. Bo człowiek pójdzie do takiej instytucji, to te czerwone tablice wiszą tam. Nie pamiętam, co pisze, jakiś pomoc czy coś, ale takie czerwone tablice wiszą. No, XXI wiek, mamy, to się sporo zmieniło od XX wieku, w innych miejscach budynki, inne tablice, ale kolory te same zostały. Człowiek pójdzie z jakąś prośbą o pomoc, na przykład tabletków zbraknie, żeby pomogli wykupić. To powiedzą człowiekowi, że jak nie stać na tabletki, no to on nie może dzieci mieć, no to znaczy, że nie może biedoty być. To znaczy, się, że jestem chyba w tej średniej klasie, albo w tej bogatej. Tylko komu ją te składki odprowadzać od mojego bogactwa? No ja bym te składki może jeszcze odprowadził. Tylko, że mam problem dotarcia do gminy, bo ja drogi przecież nie mam w porze zimowej. Jak tu do tej gminy dotrzeć, jak te składki odprowadzić, podatki. Pan szeryf naszej gminy przysyłał mi zaproszenia, żebym się wstawił celem zapłacenia podatku. Ale ja nie mam możliwości dotrzeć i go zapłacić, bo ja nie mam drogi. Ja drogę mam w sezonie letnim, ale później. No chyba, że pan szeryf, czy jak go tam zwał, podeśle mi tu jakiś dyliżans, coś, zawiezie mnie tam do tej kasy, tam gdzie oni biorą te środki na te utrzymanie tej mojej drogi, między innymi to podobno idzie. To ja jadę, zapłacę, no i mam nadzieję z powrotem wrócić już tą naprawioną drogę. Bo w tej chwili to moje dzieciaki to nie mają jak do przedszkola dojść. I w ogóle w tym XXI wieku i policjanty jakieś się takie inne porobili, kiedyś to byli stróże prawa, a teraz to są stróże takie nie całkiem prawa, bo to bardziej niesprawno, tak można to różnie tak interpretować, no tak powinno trochę inaczej to wyglądać, ale człowiek przecież jest taki mało tu uczony, bo jak tu do szkoły dotrzeć, jak tu się wyuczyć, no tu nie ma możliwości. Ale jak będzie, to ja pójdę się dokształcić, kwalifikacji nabierę, będę wiedział wszystko, ja coś nie wiem, dowiem się wszystkiego, no.